czas na 15. kolejkę Ekstraklasy Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich i mecz pomiędzy Szwejkiem a Drewpolem. Drużyna czwarta w tabeli mierzy się z wiceliderem, zatem emocji nie powinno zabraknąć w tym spotkaniu. Oba zespoły walczą o cenne 3, a właściwie nawet 6 punktów w walce o mistrzostwo tegorocznej Ekstraklasy. Od samego początku do ataku ruszyła ekipa Szwejka i zaraz po rozpoczęciu gry zdobyła inaugurującą bramkę. Na listę strzelców wpisał się Michał Ozimkiewicz. Jednak odpowiedź ze strony Drewpolu nadeszła natychmiastowo i do wyrównania doprowadził Sylwester Gęgotek. Chwilę później po rzucie rożnym piłkę do siatki Drewpolu skierował Miłosz Krusiński i Szwejk ponownie objął prowadzenie w tym spotkaniu. Parę minut później rzut karny dla Szwejka zamienił na bramkę Krzysztof Elsner i drużyna prowadziła już 3-1. Chwilę później znakomitą kontrę wykończył ponownie Krzysztof Elsner i Szwejk podwyższył prowadzenie w tym spotkaniu. Na koniec pierwszej części meczu piątą bramkę z rzutu wolnego dla Szwejka zdobył jeszcze raz Elsner i tym samym pierwsza część spotkania zakończyła się bardzo wysokim prowadzeniem 5-1 dla drużyny Szwejka. W drugiej połowie zespół nie zwolnił tempa i kolejne gole dla Szwejka trafiali najpierw Bartosz Elwartowski. Następnie wynik podwyższył ponownie Krusiński. Chwilę później ten sam gracz zdobył 8. gola dla swojej drużyny, a 9. bramkę z rzutu wolnego wykorzystał Krzysztof Elsner. Tym samym czterokrotnie wpisywał się ten zawodnik na listę strzelców. W końcówce jeszcze o honor powalczyła ekipa Drewpolu, zdobywając kolejne gole. Najpierw trafienie zaliczył Grzegorz Pakulski. Następnie drugi raz do siatki trafił Sylwester Gęgotek. Tym samym Szwejk rozgromił aż 9-3 Drewpol i dalej walczy o zwycięstwo w Ekstraklasie TLSP. Jednak brakuje wciąż aż 6 punktów do drużyny Eurodrobiu. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli jego uczestnicy. No, niewątpliwe 9-3 odzwierciedla cały wynik tego spotkania. Czego nam zabrakło? Jakby to nasz trener powiedział, Marcin Krajewski, z pewnością jaj zabrakło. Znów na Szwejka wychodzimy jacyś rozluźnieni, nie gramy tego, co w sobie zakładaliśmy przed meczem. Później to wychodzi jak wychodzi, wychodzimy na jakichś miękkich nogach i tracimy, że tak powiem, bramki. Tak, dosyć niespodziewanie Drewpo zagrał słabiej, może my lepiej. Mamy dwa wzmocnienia w składzie. Poszło łatwo dzisiaj. Czyli to teraz tylko do przodu i walka dalej o najwyższe cele. No tak, ciężko będzie dogonić Eurodrób, ale spróbujemy.